Spójrzmy na nominacje w kategorii Planet Viva, czyli Charts Awards. Planet Viva, czyli Charts Awards. Więc nie martw się. Verdi, Szansa. Calvi Remi, Explosion. Kasia Cerepicka, Na kolana. Gosia Andrzejewicz, Pozwól żyć. Znamy już nominacje w kategorii Planet Viva i na razie wiemy tylko tyle, że mnie tam nie ma. Spokojnie, spokojnie, przed nami jeszcze mnóstwo kategorii. Już za chwilę poznamy tego, kto zgarnie statuetkę w kategorii Planet Viva, a werdykt ogłosi i kometę wręczy specjalistka od list przebojów, nasza redakcyjna koleżanka Gośka Halber! Zapraszamy na scenę! Gruby aplauz dla Gośki! Elegancka, szykowna i jak zwykle wygadana! Cześć! Cześć. Poprosimy o ogłoszenie werdyktu. Ja szybciutko chciałam jeszcze coś powiedzieć. Chciałam, żebyście wiedzieli jedną rzecz. Listy przebojów to są podstępne, zalegalizowane środki inwigilacji, które pozwalają nam, zajmującym kierownicze stanowiska show biznesu, pozyskiwać niezwykle cenną wiedzę na wasz temat. Mianowicie wiedzę o tym, co naprawdę lubicie. Ale poza tym jeszcze listy przebojów przez cały rok pozwalają nie bezpośrednio przekazać artystom to, co chcielibyście im powiedzieć najbardziej. Kocham cię. I tutaj na tym ruloniku mam napisane, kogo kochacie najbardziej. Uwaga. W kategorii Charts Awards wygrywa Gosia Andrzejewicz. Gosia, proszę bardzo, na naszej ścieżce sławy są piąteczki dla fanów. Gośka, zapraszamy cię, gratulujemy! Gosia, chodź, mamy kulkę dla ciebie. Cześć, Gośka. Proszę bardzo, kilka słów do mikrofonu. Kochani, jestem naprawdę zaskoczona, zupełnie się nie spodziewałam. W ogóle witam was wszystkich! Słuchajcie, naprawdę jestem najszczęśliwsza dzisiaj. Słuchajcie, chciałam podziękować za tą nagrodę oczywiście moim najukochańszym fanom, bez których nie byłoby tej nagrody. Słuchajcie, dlatego wam właśnie dedykuję tą nagrodę, ale oczywiście muszę też podziękować moim rodzicom, no i najlepszemu menadżerowi w Polsce, czyli Remikowi. Remik, naprawdę jesteś najlepszy, dzięki. Cześć. Wielkie brawa. Brawa dla Gosi Andrzejewicz. To był naprawdę dobry show, a już przed nami kolejna kategoria. Jaka kategoria? Strrbip. Czyli dzwonek roku, spójrzmy na nominację. Czyli dzwonek roku. DJ Magic, Get Down. Calvi i Remi, Explosion. M Brother, Trebles. Seabull, Wood. A teraz czas zapowiedzieć tego, kto wręczy nagrodę w kategorii Dzwonek Roku. Miejmy nadzieję, że osoba ta pojawi się w dzwonach. Albo przynajmniej będzie miała dzwonki konwali w butonierce. A jeśli nie, to wejdzie z dzwonkiem łososia na talerzu. A kto będzie tą osobą? Gosia Andrzejewicz! Zapraszamy na scenę! Prosimy o gromkie brawa! Jest, Gośka, jest. Chodź do nas! Nie bój się ufola! Poradzimy sobie z nim, on jest niegroźny, czołem. No właśnie, do kogo powędruje ta nagroda? Słuchajcie, jest cudowna. Okej. Okay. To Smito, daj mi wyniki. A więc tak, nagrodę w kategorii Dzwonek Roku otrzymują kosmici Calvi i Remi! Calvi i Remi! Jest hałas! Są lubiani! Zapraszamy! Warto, warto, chłopaki! Szybkie piąteczki, chodźcie do nas! Kometa na was czeka!
gratulacje. Gratulujemy. Uroczysty moment. Przejęcia komety. Dzięki wielkie. Tak naprawdę tą nagrodę mogłaby odbierać End. Pokazaliśmy pierwszy raz, że jest Calvi End Remi. End to właśnie wy, nasi fani, słuchacze i SMS-owi czy dzwonkowi maniacy. Czasami jak pojawiamy się gdzieś tam na ulicy, w centrum handlowym, w kinie, to ludzie wyciągają telefony i puszczają dzwonki. Nie wiedziałem, Explosion oczywiście, nie wiedziałem, że jest tego aż tyle. Teraz to sprawdzimy. Czy wy macie też dzwonek Explosion? Czyli to znaczy, że to nie ściema ta nagroda. Wielkie dzięki tym bardziej za to, że ściągacie nasze dzwonki. Mi padła komórka, cześć. Uwaga, uwaga, przed nami kolejna gwiazda dzisiejszego wieczoru. Dziewczyna, która odnalazła chłopaka w sobie i ma dość już tych kłamstw. Czyli Gosia Andrzejewicz! Chcę zobaczyć wasze ręce w górze. Śpiewamy razem. Dlaczego tak nagle tłum przyjaciół odchodzi gdzieś? On dlaczego tak już jest? Znikają, gdy masz już pieniędzy mniej. Odchodzą gdzieś, by z innymi móc słowem ranić cię. On dlaczego tak już jest? Tylko ty. Poczuj dziś, jaką siłę masz. Pokaż, na co cię stać, ile sam jesteś wart. Możesz osiągnąć to, o czym od zawsze marzysz. Przecież nie jesteś sam, bliskich oparcie masz. Jeszcze tyle dobrego w życiu się zdarzy, gdy dotyka cię zło. Uwierz w siebie, a przyjdzie lepszy czas. Poddać się i ufaj tym, którzy sercem zawsze kochają cię, bo to najważniejsze jest. Niczym dziś nie załamuj się, uwierz mi, siłę marzeń masz. Pokaż, na co cię stać, ile sam jesteś wart. Możesz osiągnąć to, o czym od zawsze marzysz. Przecież nie jesteś sam, bliskich oparcie masz. Jeszcze tyle dobrego w życiu się zdarzy, by dotyka cię zło. Uwierz w siebie, a przyjdzie. Siebie sam, nawet jeśli inni nie wierzą mnie. Pokaż, na co cię stać, ile sam jesteś wart. Możesz osiągnąć to, o czym zawsze marzysz. Przecież nie jesteś sam, bliskich oparcie masz. Jeszcze tyle dobrego w życiu się zdarzy, gdy dotyka cię zło. Uwierz w siebie, a przyjdzie. Proponuję zapytać teraz Gosi... Stwora? Chcesz coś powiedzieć? Nie chcesz powiedzieć i bardzo słusznie. Teraz Gosia Andrzejewicz na pewno chce coś powiedzieć, więc Darku, orientuj się.
Wow. Szybkie przejęcie mikrofonu. Tak, to jest właśnie profesja. Profesjonalny prezenter potrafi zgarnąć mikrofon w każdej sytuacji. Ja chciałem powiedzieć, że bardzo dobrze się ustawiłem, proszę bardzo. Czyli co, Daro, potwierdzamy, że jesteśmy parą, tak? Oho, będą plotki, będą jednak pisali w prasie. Wróżka prawdy ci powie, o, będziesz miał blondynkę. O, brunetkę! Nie, chodzi o to, że ja mam już dwie dziewczyny, tak. W jednej sukience, tylko daj no złoty pieniążek, daj. Kaśka i Gosia Andrzejewicz, dwie moje nowe dziewczyny, mało tego, dobrze je przygarnąć, bo mają dwie kule, w sensie kometki. Ja tak chciałem zgarnąć statuetkę. Na szczęście napięcie już zeszło, ale powiem tylko tyle, że taka imprezka to jest naprawdę adrenalinowe zajęcie. To tak jak pływanie na surfingu, jak na fali. Tak, świetne przeżycie, ale warto, słuchajcie, warto tutaj być po prostu na tej scenie, naprawdę.